Przechodzimy do druku nr 12 i oddaję głos panu Tobie. Szanowni Państwo, wpłynął wniosek o wydanie opinii w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Glogera. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów, które mam tutaj w ręku, opiniuje negatywnie inwestycje pod tytułem budowa zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych w nawiasie do 7 budynków przy ulicy Glogera. Uzasadnieniem naszym jest brak infrastruktury drogowej w rejonie inwestycji, brak chodników, brak poboczy, nadmierna tutaj generacja natężenia ruchu w tym rejonie. Chyba tyle, jeśli są pytania, to mogę szczegółowo tutaj z powierzonych materiałów odpowiadać. Komisja negatywnie do tego tematu odnosi. Proszę. Mam pytanie do komisji. Czy Wydział Architektura przysłała do dzielnicy, bo to 7 budynków to musi być deweloper. I jeśli... Inwestorem jest osoba fizyczna. No ale deweloper, jeśli buduje 7 budynków, to jest potężna inwestycja. Czy w ramach tak zwanej specustawy będzie budował infrastrukturę drogową, czy nie? Z ustalenia, które mam przed sobą, czyli ze wstępnych warunków, które złożył inwestor, nie wynika, oprócz wjazdu na ulicę Glogera, nie wynika żadna przebudowa i modernizacja tejże ulicy. Znaczy jestem o tyle zdziwiona, że to jest warunek. W tej chwili nie wolno dawać pozwolenia na budowę dużych zespołów mieszkaniowych, jeśli nie ma warunku dla inwestora rozwiązania komunikacyjnego, ale mało z tym, że obok niego, tylko dojazdowego do inwestycji również. I w tej chwili z przypadki Lubostroń Kobierzyńska, no prawie 1,5 kilometra deweloper robi ulicy na własny koszt. Tak mówi specustawa o drogach. I to jest warunek i tego pilnujemy w mieście. Tutaj nie ma nic, żadnej wzmianki. Właśnie jakiś umów wiążą z Lubostroń. Nie pamiętam nazwy, ale wiem, czy to jest warunek. Należy zapytanie posłać. Skończyłeś, tak? Czy ktoś ma jakieś pytania co do... Sugestie, pytania. Komentarze? Nie, w tym przechodzimy do... Ja bym miał wniosek do odesłania tego do niepodjęcia dzisiaj uchwały z prośbą do Wydziału Architektury, czy inwestor zgłasza regulacje komunikacyjne w tym rejonie, jeśli tak, to jakie? Bo jeśli to tylko wjazd z ulicy, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Nie, w dokumentacji jest tylko drogi wewnętrzne. Ja myślę, że nawet nie, głosujmy to negatywną opinię, tak jak komisja referuje. A jeżeli powiedzmy deweloper, powiedzmy mamy to pominięcie w tym zakresie tej informacji, powiedzmy zawarcia umowy infrastrukturalnej na rozbudowę istniejącej ulicy, to myślę, że on i tak to ponowi. A to będzie w jego interesie, będzie działo bardzo szybko. Ale negocjacjami nie wolno, bo wtedy jeden radny decyduje w imieniu rady. Ale będzie osoba... Musi być, tak jak Andrzej mówi, ponowny wniosek. Ponowny wniosek. Ale myślę, że... Rozumiem, że opinia komisji jest negatywna, jest propozycja jest negatywna, ale dla wszystkich było to jasne. Czyli co? Jeszcze jakieś pytania? Rozumiem, to jeszcze nie jest wniosek formalny o głosowanie, o wycofanie tego. Kto to był? Nie. Kto z Państwa jest za negatywną opinią do przedstawionego druku uchwały? Dobrze, dziękuję. Wszyscy głosowali jednogłośnie. Na sali jest 18. Bardzo. Tak, 17. Tak, 17.